Wracając do poprzedniego filmu, odpowietrzyłem sobie ten hamulec. Płynu niby tam git było, trochę dolałem, przepukałem ten układ. No zobaczymy, jak to będzie teraz hamować. Gdzieś miałem drugie klocki, co mi tutaj ten sprzedawca dał po prostu do tych. O, tutaj mi dał. Takie klocki miałem z przodu, już praktycznie końcówka była. Ja sobie i tak nowe zamówiłem. Już leżą w pudełku tam kilka miesięcy, chyba od stycznia, lutego. Ale dał mi nowe klocki, to sobie założyłem, znaczy nowe, używane, ale takie dwa razy grubsze jak te, to założyłem tamte, co mi dał, nie? I dał mi jeszcze takie. One są, nie wiem, miedziowe, miedziane, nie wiem jak to się mówi, chyba z Proxa one są. Też mają tego, tej kładziny sporo. Lampka chyba mi nie pociągnie już, bo się trochę rozładowała ostatnio. A te są chyba zwykłe. Może się, jak nie będzie teraz poprawy, to po prostu zmienię te klocki, założę tutaj. No i się zobaczy, jak to będzie. A temat dzisiejszego filmu, to wam powiem, jakie inwestycji nie żałuję w tym KTM-ie. Na pewno ją już widzicie i powiem wam, że opinie w internecie są różne na ten temat. Trochę mam bałagan, ale to mniejsza z tym. Opinie są różne na ten temat. Chodzi mi o handbary. Kupiłem z racji takiej, że handbary, no listki spoko, listki no na krosówkę spoko, a na enduro kupiłem handbary z przyczyny takiej, że wystarczy, że się motor przewrócił stojąc w miejscu i się łamała klamka hamulca lub klamka sprzęgła, no i tych klamek już tam kilka sobie zmienił. Pierwsza inwestycja, która była, no to te handbary, praktycznie tam kosztowały chyba 113-118 zł z AliExpress. No i powiem wam tak, link tam macie chyba w filmie, co na początku sezonu, roku nagrywałem z tego KTM-a. No powiem wam tak, już troszkę tutaj te handbary zaliczyły upadków. Czy to tutaj jakieś luźne przewrotki na betonie, czy na łące, czy tam jakieś żwirownie, nie żwirownie, na zawodach, w Bieszczadach zaliczyło też dużo razy. I tutaj widać, że ten handbar fajnie idzie prosto. Ten handbar już jest troszkę taki, jak powiem, lekko, być może, ale mi się może zdawać, ale lekko to jakby już w tą stronę przechylony, nie? Ale tyle razy, co on mi się już wywrócił, no to wam powiem, że te klameczki byłyby już ułamane, a kupiłem sobie, bo to są klameczki Zeta. Ta sprzęgła jest Zeta i powiem wam, że ona chodzi lżej niż te zamienniki Midwesta. A ta klameczka jest, to jest KTM oryginalna, to jest od hamulca, ale od sprzęgła jest Zety. No i teraz właśnie tak stojąc na tej stopce, nie wiem czy go popchnąłem, ale chyba go popchnąłem, nie pamiętam. Jest właśnie tutaj, się przewrócił pod stół. Także aż normalnie, o kurwa. Aż tak? O panie. No to fajnie się przewrócił. No ale dobra, straty takie, że całą klameczkę, którą miałem tutaj w szufladzie, ten handbar, tak poszedł akurat po tej klamce, że obcięło te, jak to się nazywa, wkręty, obcięło. Były takie długie, ale je obcięło troszkę. Klamka się urwała. W stołek tutaj walnęło, no i cały stół przesunęło, że tak powiem, nie? No i podejrzewam, że jakby nie te handbary dzisiaj, śrubki na kleju wkręcić, jakby nie te handbary dzisiaj, to o, widzisz, tutaj się zadarło jeszcze ten włącznik od świateł, to by pewnie ta klameczka się ułamała. Przez głupią wywrotkę byłoby już dodatkowe jakieś tam 150 zł za tą klameczkę. Nie wiem, nie widzę teraz, czy coś się jeszcze stało, ale może to. Ale w każdym razie
chyba tutaj plasticzków i nowej okleinki nie uszkodziło. Byłbym normalnie smutny bardzo. Dobra, to tyle chciałem wam powiedzieć w sumie. No.